Siemaneczko, siemaneczko. Witamy na pierwszym dniu na Phuket. Wszyscy wyspani. Wyspani? Spali do 12 to chyba wyspani. No, także pogoda oczywiście standardowo 30 stopni w cieniu. Tutaj jak mnie pali w plecy to około 40. No i idziemy zobaczyć na miasto, co się dzieje. Od nas hotelu o tyle jest dobrze, że nie potrzebujemy ani taksówki, ani graba, ani nic, bo mamy darmowego busa, który jeździ do miasta prosto do shopping center albo do... Pierwsze wrażenia po wyjściu na dwór, bo jeszcze żeśmy w sumie w mieście nie byli. Hajcung taki, że... Ale nie jest dużo, jest tylko gorąco. Jest tylko gorąco. Palące słońce. Bardzo palące, bardzo gorąco. Pokazuje niby 30 stopni, ale jest odczuwalna, jest ze 40. Ale chyba jest więcej niż 30. Więcej niż 30, to na 100%. A w słońcu to już w ogóle masakra. Ale właśnie nie jest wilgotno, tylko gorąco. Jesteśmy chyba w tym, w największym takim centrum tutaj na patong handlowym Jungle Ceylon. Może nie tyle największe, co po prostu takie tutaj jedno z popularniejszych i po prostu w centrum, w samym centrum patong, więc pozwiedzamy trochę. Ogólnie galeria jak galeria w stylu całkowicie europejskim, to znaczy bardziej chodzi mi standard europejski, czyli normalne sklepy, normalne ciuchy. Dodatkowo tu jeszcze jakieś stragany, takie różne rzeczy fajne. Galeria to chyba jednak jedno z najbardziej nudnych miejsc, które można zwiedzać w takiej Tajlandii. Dlatego szybciutko stąd wychodzimy i idziemy na miasto. Dobrze, że są, działają światła, bo powiem wam, że nie przeszlibyśmy przez te pasy. Masakrycznie jeżdżą i bardzo duży ruch. Wow, jeżdżący stragan. Uwaga mi, bo jeżdżące jedzenie mamy przed nami. Trzeba widzieć, jak się pan ładnie transportuje z jedzeniem. No. O, kokosy mamy. Pierwsze wyjście na miasto i od razu na Bangla Road. Bangla Market. Torebki? No, wszystkiego tyle tutaj jest, że masakra. Jeszcze niedawno żeśmy to wszystko oglądali na laptopie, nie? Na YouTubie. A dzisiaj tu jesteśmy, nie? Da się? Da się? Da się, o! No widzę właśnie. Tygrys taki, wow, cały bar taki, wiesz? Cały bar taki kozacki, wow! Olbir 80 batów, tak? Czyli 10 zł za piwko w barze.
ale na pewno małe, 0,33. Kąpielówki jakby co? O, Ralph Lauren, czy jak on się tam nazywa? Grille przyuliczne. Pachnie ładnie, pachnie ładnie. Plaża i morze.
go, 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 go. Niech idzie, niech idzie w nich. O, dawaj, lina naprężona i poszedł. O, telefon w ręce czy kamera? Nie. Wcypa kokciuch. Słuchaj, tak siadł tam na tym? Jaki wariat. Jaki wariat. Jaki wariat. Thank you. Jaki wariat. Ten normalnie, bez żadnego zabezpieczenia. Nie przywiązał się niczym. Przywiązany i będzie ratował tego. Masakra! Będzie ratował tego przywiązanego. Wow. No i mamy morze. Tutaj się nie wchodzi, tam dalej. Nie wiem, czy to był pomysł, żeby założyć, żeby spodenki trzymać w plecaku. Ja wiem. Kąpielówki, a chodzić w jeansach. Tutaj jeszcze są pieniądze. Nasze wszystkie. I teraz właśnie jest taki problem. Czekaj, bo masz coś nad głową. Tak. Problem jest taki, że spodenki są całe mokre, a kąpielówki są w plecak. Także tak to wygląda. Ale jakby co, to Emi ścigamy się do wody. Kto pierwszy? Wiedziałem, że przecież mam tu pieniądze. Dalej, człowiek się na błędach uczy, nie? Całe życie mi. Całe życie się człowiek uczy, a głupim umiera. No comments. No comments. Pozdro 600. Ogólnie sprawa wygląda tak, że tutaj na wyścigi biega taki gościu z taką tajką. Zaraz wam pokażę, który gościu, z którą dziewczyną. No i wracają teraz na nogach, a przedtem sobie biegli normalnie, a przed chwilą to w ogóle się ścigali. Biegli się tutaj, stąd, dostanęli i zrobili sprint taki. Ci, co tam idą. Dziewczyna wygrała, trzeba to przyznać, o ci dwaj, ta para. Ale ja tak stwierdziłem, że ja chciałbym chociaż tam dobiec, dokąd oni się ścigali. Jakbym tam dobiegł, to miałbym już pierwszy sukces ze sobą. Tajka chuda jak patyk, on taki jakiś trochę średni. Ale umieśnieni są. No i właśnie sobie robili sprincik tam. Kto pierwszy? No i mówię. Ja bym chciał tam dobiec. A tak w ogóle to ten. O, tu też widzicie, pan sobie biegnie. Pan też już wraca. Bieg na tę stronę. Aha. Do końca prawie do mnie. No, pan już wraca podobno. No i właśnie jeszcze tak z dzień, dwa i Mateusz będzie tu biegał. Mateusz to będzie biegał, żeby zrzucić parę kilo, żeby po powrocie... Ci już skończyli trening, poszli do wody. O, ci już poszli do wody, no. No, tylko tu się akurat nie schłodzą, w tym problem, bo woda ma 35 stopni, więc niestety się nie schłodzą, ale i tak fajnie, że można sobie wskoczyć do wody.
można powiedzieć, że jest dość egzotycznie. Można powiedzieć, że jest dość egzotycznie? Na szczęście nie jest tak jak na Zanzibarze, że na szczęście nic nam nie biega. Nic nam nie... Albo nieszczęście, no zależy kto. No właśnie, zależy kto co lubi, ale na szczęście dla nas to jest to, że nic nam nie biega po podłodze, ale ogólnie to jest bardzo egzotycznie. No i tak bardzo azjatycko i ogólnie bardzo fajnie. Może ja tam pobiegnę, zobaczymy czy ja tam dobiegnę. Ale nagrywał. Będziemy taki challenge? Mamy rehabilitację jakieś ewentualnie, czy ten jakiś tlen albo coś? Jak będę mocno machać rękami, to znaczy, że dawał. Sprawa ogólnie wygląda tak, że odnośnie tego, co nagrałem dzisiaj na story na Instagramie i na Facebooku, odnośnie Doroty Challenge'u, to Dorka tutaj jest teraz przygotowana do biegu. Do biegu, tam ma swój pierwszy challenge, biegnie do takich żółtych bojek. No tak trochę daleko są te żółte bojki, a widać je, widać. O, teraz chłopak zasłonił głową, ale widać te bojki na piasku, okej. O, tutaj pan sobie leci. I dobra, i tak, odnośnie tego co mówiliśmy, Dorota biegnie, bo tutaj przed chwilą biegła taka para, taki facet z taką kobietą, z taką Tajką, facet jakiś z Europy. Robili zawody, startowali stąd, biegli tam właśnie pod te bojki, kto będzie pierwszy. No i okazało się, że Tajka wygrała, kobieta wygrała. No widać, chudsza była, nogi miała dłuższe, mogła wygrać. I teraz od czego zależy? I teraz Dorka mówi, że ona też będzie tam biegła do tych bojek. I sprawdzamy. Bo ja mam taki problem, że ja nie mam się z kim wyścigować, bo mój facet jest trochę jeszcze za cienki. Czekaj, ja tu rano, jutro potrenuję, to po południu będziemy się ścigać. No i ogólnie robimy takie wyzwanie, także sprawdźmy jak to Dorce pójdzie. Jakby co? Emi tutaj mi zrobiła jeszcze tor przeszkód, żeby nie miała. Aha, to musisz przeskoczyć, tak? Dobra, to musi przeskoczyć. Tlen mamy w tym. Tlen mamy tam pod plecakiem. Tam jest nasz plecak. No i Dorota startuje. Także dobra, Dorka, możesz startować, ale my tylko będziemy tu Cię przybliżać, nie? Bo my za Tobą nie będziemy biec, my tu zostajemy. Nie będziemy. Dobra, także uwaga, omiń ludzi, nie wskocz na nikogo. No i możesz, powiem Ci, startować. No, uwaga. Free. Dobra. O Jezus Maria, mówiłem tylko, nie wskocz na nikogo. Uwaga, biegnie Dorka tam, biegnie między ludźmi. O, dobiegła do bojek, dobiegła. Jest i wraca. Nie, poczekaj ty. Zaraz po to pójdę. Jeszcze to widzę, tam dojdziemy po to. Czekaj, bo mama robi challenge. Biegnie. Dobrze się trzyma, dobrze. Jest! Czuję, że muszę więcej potrenować. Czekaj, obrócimy się w tą stronę, bo słońce cię razi. O! Musisz więcej potrenować? Zmęczona? Ale powiem ci, że dałaś radę. Ja cię chcę. Może jeszcze z tą Tajką nie możesz co się równać, ale z tym gościem myślę, że pomału mogłabyś startować. Okej. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, bo Dorocie będzie bardzo smutno. Jak nie zostawicie 100 łapek pod tym filmem, to Dorka będzie załamana i więcej challenge'ów nie będzie dla Was robić. Łapka w górę i komentarz z gratulacjami. Komentarz koniecznie z gratulacjami, bo było warto. Było warto. Dobra. Sprawa wygląda tak, że jak ktoś potrzebuje jakąś wodę albo coś, to sklep spożywczy jest po prostu na plaży. Sklep spożywczy jest na plaży. A pić się chce, bo jest 30 stopni, świeci słońce. I kurde, teraz tylko jeszcze przejść przez drogę. O, nawet całkiem spoko się udało. A więc tak to wygląda. O Jezus Maria. Woda taka tutaj przy plaży kosztuje jakieś 2,60, 2,50, więc cena taka normalna jak w Polsce, ale widoki o wiele ładniejsze. No, także do sklepu jest dosłownie minutka,
jest browar, jest whisky. Whisky w sumie też było tanie, 20 zł kosztowało. Taka oczywiście mniejsza butelka, nie wiem jak ile to było, 0,33 czy ileś takie. Około 20 zł kosztowało, więc całkiem spoko. No i ogólnie nie jest źle. Jeśli chodzi o ceny, mam na myśli. Czyli normalne takie, jak w Polsce. Wszystko ogólnie jest tak mniej więcej tyle samo kosztuje jak w Polsce. Może dania tam trochę były tańsze na ulicy, bo tam gdzie za chwilę będziemy jeść, jak stąd się będziemy zwijać, to około 80-90 batów. 80 batów, jakieś 10-11 zł taka jedna porcja obiadowa. Myślę, że wystarczy. Będziemy testować za chwilę. Patrz, jaki krab trzyma w ręce, co to jest? Wow. Hey, you want to talk for bubbles? Thank you. All right, thank you. Jakie kraby.